zdaniem pana premiera jest w Polsce możliwa taka rewolucja obyczajowa na wzór hiszpańskiego Zapatero? SLD złożyło dzisiaj ustawę o związkach partnerskich, a zapowiada w najbliższym czasie, jeszcze przed wyborami, propozycję ustawy liberalizującej zasady przerwania ciąży. No, jestem głęboko przekonany, że to jest niemożliwe, że polskie społeczeństwo tego nie zaakceptuje, że to jest coś, co jest zupełnie sztuczne, jeśli wziąć pod uwagę to wszystko, co w tych sprawach jest zawarte w naszej kulturze. To jest takie przenoszenie z zewnątrz, już nie chcę tutaj użyć innego słowa, spraw, które w istocie Polski w ogóle nie dotyczą, bo proszę pamiętać, nie ma polskiej tradycji prześladowania osób o odmiennej orientacji seksualnej. Po prostu w Polsce, już w pierwszym polskim kodeksie karnym, uchwalonym w 1932 roku, nie było penalizacji tego rodzaju zachowań. To było penalizowane właściwie we wszystkich wtedy kodeksach europejskich, a w Polsce akurat nie. To jest tak jak obciążanie nas kolonializmem. No, my nie mieliśmy takich tradycji, nie ma powodu, żebyśmy, że tak powiem, z tego powodu cierpieli. Natomiast to, czego się w tej chwili domagają różne środowiska, to jest afirmacja tego rodzaju postaw. To nie ma żadnych społecznych przesłanek, żeby tego rodzaju orientacje były afirmowane. Jeżeli chodzi o przerwanie ciąży, to ja przypomnę, że jest społeczny wniosek o zaostrzenie tej dotychczasowych reguł. I jeżeli marszałek Schetyna dopuści do jego głosowania, no bo to dzisiaj jest kwestia jego arbitralnych decyzji, no to jak sądzę, ogromna większość naszego klubu poprze ten wniosek.